Cześć kochani, dzisiaj się z wami witam późnym popołudniem, ponieważ właśnie wróciłam z zakupów z Lidla i stwierdziłam, że nagram wam dzisiaj taki food haul, jak wyglądają nasze zakupy, co kupiliśmy, co ja kupiłam, tym bardziej, że przygotowujemy się też do imprezki, ponieważ no tak jak już wam wcześniej mówiłam, zbliżają się moje urodziny, także weekend będą goście i już dzisiaj stwierdziłam, że zrobimy zakupy. Ponieważ tak, jutro ciężki dzień w pracy, w piątek wiadomo, że już będę sprzątać, gotować i szykować wszystko na sobotnią imprezę. Także kochani, zapraszam was dzisiaj na food haul, na zakupy z Lidla. Ok, po kolei, może najpierw wam pokażę, co z takich zakupów codziennych, a co z takich zakupów właśnie na imprezę i co mam zamiar zrobić. Więc zakupów codziennych, oczywiście Alpro. Wiem, że dużo z was pisało mi też wcześniej wiadomości, że jakby to mleko jest nie do końca fajne, jeżeli chodzi o skład. I tym razem skusiłam się na soję. Ja ją bardzo rzadko piję, no bo z wiadomych względów, ale lubię soję i to jest też ta soja wersja Baris, także ono będzie się bardzo fajnie pieniło do kawki. Mam też napój owsiany, ponieważ był w bardzo fajnej cenie, chyba za niecałe 5 zł jedno takie mleko, a jak już wiecie, bardzo lubię robić sobie poranne koktajle z białkiem, z bananami i właśnie do tego dodaję sobie takie mleko roślinne. Z takich rzeczy jeszcze oczywiście mój ulubiony baton proteinowy, tym razem waniliowy, ale jeszcze jest bardzo dobry baton o smaku masła orzechowego i kokosu, który smakuje praktycznie jak Bounty, że jeżeli lubicie takie batony proteinowe, to wam polecam. Tu jakiś wynalazek sobie Michał wziął. Ja ogólnie nie jestem za takim jedzeniem z pudełek gotowych. To jest makaron z kurczakiem, warzywami i orzechami ziemnymi. Pad Thai Chicken. Myślę, że to koło Pad Thai'a nawet nie stało. No ale wiadomo, czasem trzeba zjeść też coś niezdrowego. I słuchajcie, będę robić też sałatkę grecką. Moją ulubioną sałatkę. Więc mamy tutaj ser. Ten ser kanapkowy. On się nazywa sałatkowo-kanapkowy, półtłusty, Favita. Myślę, że wszyscy ten ser znają. Bardzo go lubię. Jeden z lepszych serów feta, chyba tak to się nazywa. Lodowa do sałatki. Do sałatki będą mi też potrzebne pomidorki. Ogórki, których kupiłam sobie troszeczkę więcej. Ponieważ lubię też tak na stół właśnie pokroić ogórki, pomidorki z cebulką, z ziołami, jak kto lubi. Co my tu jeszcze mamy? Do sałatki greckiej również czarne oliwki. Słuchajcie, czarne oliwki uwielbiam. Ja bym po prostu mogła to jeść prosto ze słoika. Zresztą nieraz tak jest, że no mam smaka na takie oliwki, ale tylko czarne. Za zielonymi nie przepadam, natomiast właśnie czarne oliwki uwielbiam. Drylowane oczywiście. I też wam polecam, nie mam tego, nie pokażę wam, ale są bardzo dobre w Lidlu oliwki. One są na przykład z migdałem, albo w jakichś ziołach, albo z papryką, albo z serkiem w środku. Są w takich małych opakowaniach. Są i zielone, i są czarne, i są bardzo dobre, także wam polecam, jeśli jesteście fanami oliwek. Pieczarki marynowane, to też tak na stół w charakterze przekąski. Nasze ulubione, słuchajcie, kabanosy wieprzowe. Nie wiem, czy będziecie tu widzieć. To są te kabanoski z tej serii Pure. Kabanosy wieprzowe, Peacock. Bardzo fajny mają smak, smakują w ogóle całkiem inaczej jak te takie inne kabanosy, których już w ogóle nie jemy, odkąd zaczęliśmy jeść te. Bardzo nam smakują i to też właśnie na urodzinowy stół w roli przekąsek. Sery, oczywiście ser żółty rycki, Masdamer. Ja uwielbiam żółte sery i musi być żółty ser z dziurami, słuchajcie, innego nie lubię. A tutaj też wzięłam taki salami, on jest z suszonymi pomidorami i bazylią.
Także też będzie ładnie wyglądał na takiej desce z serów na stole, ponieważ właśnie, tak jak widzicie, ma tutaj w środku te suszone pomidory i bazylię. Jak już jesteśmy przy desce serów, to będzie właśnie też deska takich wędlin, czyli właśnie te kabanoski. I słuchajcie, wyrwałam coś takiego. Tutaj mamy trzy rodzaje wędlin. To jest zestaw wędlin w plastrach: prosciutto di Parma, szynka wieprzowa surowa dojrzewająca i coppa, czyli karkówka wieprzowa wędzona dojrzewająca. Kiełbasa salami wieprzowa suszona surowa dojrzewająca. Także mamy takie trzy rodzaje, więc też będzie ładnie to wyglądało. Dokupiłam jeszcze do tego szynkę, nie wiem jak to się nazywa, jamon serrano reserva. To jest szynka wieprzowa, suszona, surowa, dojrzewająca w plastrach. Dojrzewała 13 miesięcy, słuchajcie. Także bardzo lubię takie wędliny, te dojrzewające, takie a la surowe, więc taka będzie też deska wędlin razem właśnie z tymi kabanosami. Mam też jeszcze w lodówce wiejską kiełbaskę, którą przywiozła mi moja mama ostatnio ze wsi, także też taką kiełbaskę pokroję na tą deskę. Poza taką zimną płytą, przynajmniej u nas na Śląsku tak to się nazywa, będą oczywiście też ciasta, natomiast w tort nigdy się nie bawię, to raczej kupuję gotowe. Zobaczę, może jakiś sernik upiekę, może jakąś babkę, żeby troszeczkę tego więcej było. I też zawsze robię coś na ciepło i tym razem będzie to leczo. Przeważnie jest leczo wegetariańskie, ponieważ na samych warzywach nie dodaję do tego ani mięsa z kurczaka, bo wiem, że niektórzy robią też z mięsem z kurczaka. Nie dodaję też do tego żadnej kiełbaski. Mimo tego, że w sumie zawsze u nas tak rodzinnie ten zawsze to leczo było z kiełbaską, to jakoś takie zmieniały mi się smaki. Ja też tak średnio przepadam za mięsem, za wędlinami. Bardziej lubię białe sery, żółte sery, jakieś dojrzewające właśnie, czy to sery, czy wędliny. Jeżeli chodzi o mięso, to jeśli jest, zjem, raz na jakiś czas oczywiście robimy coś z mięsem, ale jak mam opcję wyboru, albo na przykład idziemy gdzieś do restauracji i jest opcja w jakiejś fajnej oczywiście wersji hamburgerów wegańskich, wegetariańskich, to nawet Michał mój się często kusi właśnie na taką opcję, także no lubimy. Więc do leczy mam cukinię, o, mam trzy takie dorodne cukinie i ja te cukinie zawsze kroję w kosteczkę, bo mam też Thermomix, który też robi leczo i jak robię dla nas leczo, to jak najbardziej, ponieważ no na większą ilość osób muszę zrobić to w dużym garnku, dużą ilość i też nie ukrywam, że jednak wolę taki zrobiony, że tak powiem, własnymi rękami, pokrojony w grubszą kostkę, ponieważ Thermomix to leczo tak dosyć mocno miksuje, mocno kroi i to jest taka ciapa później, więc wolę jak jednak to jest troszeczkę większe, zwłaszcza ta cukinia. Do tego oczywiście miks papryk, wszystkie trzy kolory. Ja oprócz tego dodaję do lecza paprykę, to jeszcze też dodaję taką słodką paprykę suszoną, bo bardzo lubię ten smak. Do tego zawsze dodaję właśnie jeszcze pomidorki. Do tego lecza przyprawę, majeranek, cebulkę czerwoną i moim zdaniem najlepiej smakuje, jak leczo zrobimy troszeczkę wcześniej, najlepiej dzień wcześniej, ono się wtedy tak fajnie przejdzie, dojrzeje w lodówce i potem jak je ponownie odgrzewamy już do podania, to na pewno dużo lepiej smakuje. Poza sałatką grecką i tym leczem, o którym Wam przed chwilą mówiłam, zaserwuję jeszcze swoim gościom taką tradycyjną sałatkę, o której mi przypomniał też trochę Thermomix, ponieważ ma też w sobie taką, znaczy ma też przepis na tą sałatkę, tylko tam się różni jednym składnikiem. Natomiast pamiętam od dziecka zawsze, jak były jakieś imprezy urodzinowe, to zawsze na stole, czy to u babci, czy u cioci, czy u mojej mamy była sałatka spora. Także jest por, będzie sałatka spora i do tej sałatki robimy tak, kroimy pora, dodajemy do tego jabłko albo dwa. Mam te jabłka bio w tej takiej szeleszczącej folii, więc już odkładam te jabłka, nie będę Wam tu hałasować, więc wklejamy jedno albo dwa jabłka.
jak mamy fajną, dużą porę i chcemy troszeczkę złagodzić ten ostry posmak pory, to możemy dać dwa takie mniejsze jabłka, albo takie jedno duże, bo to też różnie bywa. I te jabłka są różnej wielkości. Do tego dajemy jajka ugotowane. Powiedzmy, że do takiej dużej pory musiałybyśmy sobie ugotować około 4-5 jajek, też w zależności od tego, jak lubicie. I do tego, słuchajcie, daje się też groszek, taki z puszki. W Thermomixie przepis w sobie nie ma groszku, tylko... Słuchajcie, jakaś mucha mi tu lata. Nie ma groszku, tylko ma kukurydzę, więc zobaczymy, może też się skuszę i zrobię to troszeczkę inaczej i dodam właśnie tym razem kukurydzę, a nie groszku. Grosz kukurydzy zawsze mam w swojej mini spiżarce, także tego nie kupowałam. Więc i do tego oczywiście robimy, ja zawsze mieszam majonez z jogurtem greckim, bo nie lubię, jak jest tak dużo majonezu, ale można dać też sam majonez, jeżeli lubicie. Można dać też sam jogurt grecki, tylko by trzeba było troszeczkę więcej soli wtedy dać, więc w zależności, jak to Was lubi, czy jesteście na przykład na diecie, więc wtedy można dać jogurt 0%, jogurt bez laktozy. No to jak mówię, kto co lubi, można sobie dodać, więc też taka sałatka bardzo fajnie właśnie pasuje na taką imprezę, czy to z alkoholem, czy bez, także polecam. Bardzo lubię taką sałatkę, więc jeżeli nie znacie, to spróbujcie koniecznie. Ja też właśnie dokupiłam sobie ten jogurt, taki gęsty, z bakomem i właśnie tak Wam mówiłam przed chwilą, zawsze do sałatek, do których no jakby nie było, dla mnie musi być majonez, lubię jak jest ten posmak majonezu, aczkolwiek staram się właśnie mieszać z jogurtem ten majonez, trochę bardziej mi to smakuje, no i chyba troszeczkę takie, nie wiem, zdrowsze, lżejsze, no nie wiem. Kupiłam sobie oczywiście też borówki, banany, ponieważ tak jak tam wiecie czy nie wiecie, tak banany do tych koktajli porannych. Natomiast w dni wolne uwielbiam sobie robić te pancake'i, o których Wam już kiedyś mówiłam. I następnym razem dodam Wam też filmik, jak robię te pancake'i, bo to jest taki trochę miks różnych przepisów, które ja sobie skomponowałam i wychodzą mi wtedy najlepsze. I do nich właśnie ugniatam banana, daję na górę, do tego właśnie sypię jakimiś innymi owocami, malinami albo właśnie borówkami. A jak nic takiego nie mam, to też zawsze mama o mnie dba i zawsze w lodówce są jakieś takie dżemy malinowe, jagodowe. Zawsze jak wracają ze wsi, to jakiś zapas tego typu rzeczy mają, zawsze przywożą, więc zawsze w lodówce coś takiego jest. Oczywiście, słuchajcie, pracelki. Kupiłam też coś takiego. To są jakby takie, powiedzmy, chipsy, można by powiedzieć. I to są jakby takie mini wafle ryżowe. Pewnie znacie coś takiego. I to jest takie bardzo małe. I to jest, słuchajcie, brown rice and mung beans. Czyli to mamy zieloną fasolę, mung, no i brązowy ryż. Więc coś takiego, taką zdrową, lekką przekąskę sobie zakupiłam. Do tego oczywiście na dzisiaj jeszcze na kolację bułeczki. Dzisiaj lubię takie pieczywo z Lidla, zaraz Wam pokażę. To są takie bułki bio. Widzicie, one są takie cienkie, one są już też przekrojone. Bardzo dobre jest to pieczywo. Ja bardzo mało jem pieczywa, staram się przynajmniej nie jeść dużo pieczywa, zwłaszcza na kolację. Więc jak zapragnę, to kupuję właśnie takie to pieczywo bio z Lidla. Ono jest chyba jakieś takie bez tych wszystkich, słuchajcie, spulchniaczy czy zwał jak zwał. No jest dobre, lekkie i jeżeli Wam nie służy pieczywo, no to na pewno będzie ok. Jeszcze będę robić do tych moich urodzinowych, do tego mojego urodzinowego poczęstunku. Nie wiem, czy znacie takie rolls, na pewno, że po prostu z tortilli, którą mam już gdzieś tutaj. Mamy takie placki z tortilli, to smarujemy sobie majonezem albo też jakimś takim sosem. Ja przeważnie do tego robię, słuchajcie, tak mnie nos dzisiaj spędzi, sorry. Do tego dajemy właśnie majonez albo właśnie jakiś taki sos czosnkowy. Na to wykładam właśnie sałatę lodową. I do tego właśnie, i właśnie. I na to wykładam pieczarki, które są, no
No podduszone na patelni, podsmażone. Do tego ścieram na tarce ser mozzarella, zawijam w takie rollsy. No i potem to tak musi się kilka godzin, że tak powiem, być zwinięte. I potem to kroimy na takie mini ruloniki i to też bardzo fajnie wygląda. Bardzo to lubię. W różnych wersjach, tym razem właśnie zrobię z pieczarkami. Często robię też na takie imprezy, wtedy smaruję te wrapy serkiem takim śmietankowym. Na to daję trochę szczypiorku albo koperku i do tego na przykład łosoś wędzony. Natomiast z tym łososiem to wiecie, jest różnie, więc staram się też już tym z tym łososiem nie robić. Można zrobić takie typowo, że tak powiem, jarzynowe, czy tam warzywne, zwał jak zwał, czyli dajemy na górę sałatę, czy to lodową, czy maślaną, jaką tam lubicie, paprykę, ogórek, wszystko pokrojone tak w słupki, właśnie zwinięte, to takie trochę wygląda jak sushi, teraz tak mi się pomyślało, że trochę jak sushi to wygląda. I tyle kochani, już Wam chyba wszystko pokazałam, jeżeli chodzi o ten food haul. Zakupy takie typowo właśnie pod urodziny. Jeszcze na pewno jutro podjadę, bo nie wszystko w Lidlu dzisiaj dostałam i podjadę sobie jeszcze do Biedronki, bo przeważnie właśnie zakupy robię w Lidlu albo w Biedronce. Nie lubię chodzić po dużych sklepach typu Auchan czy Tesco, bo no nie, za dużo tam tego wszystkiego i powiem Wam szczerze, że jakoś ta jakość warzyw, jarzyn, owoców bardziej mi pasuje w Lidlu, bardziej mi pasuje w Biedronce. No, także chyba tyle na dzisiaj, taki szybki haul z tych zakupów spożywczych, także zapas na imprezkę jest. Na pewno coś jeszcze dokupię pod to ciasto, bo się muszę zastanowić, czy będę właśnie robić sernik, czy co będę robić, więc jak jutro podjadę do Lidla albo do Biedronki jeszcze, to sobie coś tam dokupię. I tyle, kochani. Poczyniłam, słuchajcie, znowu zamówienie sukienek, tym razem z innego sklepu niż Reserved. Jakoś tak mnie ostatnio wzięło na sukienki i już mam różne opcje, nawet na takie jesienno, znaczy na jesienne bardziej stylizacje. Także wkrótce kolejne mierzymy, bo wiem, że bardzo lubicie moje mierzymy. Dzisiaj też, słuchajcie, przyszła mi paczka z Hello Body, o której Wam ostatnio mówiłam, że tyle się na nią naczekałam, a potem się okazało, że po prostu moje zamówienie cały czas wisiało w koszyku i zapomniałam kliknąć zamów, no i nie zamówiłam. Natomiast już zamówiłam, to dosyć szybko mi przyszło, bo ostatnio jak zamawiałam, słuchajcie, pierwszy raz z Hello Body kosmetyki, no to czekałam na to chyba też ponad tydzień, dlatego też to moje oczekiwanie wcześniejsze na początku mnie nie niepokoiło. Dopiero jak minęło 3 tygodnie, to sobie pomyślałam, kurczę, chyba jednak coś za długo. No a tym razem jak zamówiłam 3 dni temu? Nie wiem, co dzisiaj jest środa. No to chyba zamówiłam jakoś w weekend, no i dzisiaj już przyjechał kurier i mam nowe kosmetyki z Hello Body, także w następnym filmie też Wam opowiem trochę więcej o tych kosmetykach, bo już trochę ich używam, jak mi się fajnie sprawdzają, czy mi się nie sprawdzają, co mi się sprawdza, co mi się nie sprawdza i co zamówiłam nowego, bo wiecie, jak to, ja jestem typowa kobieta, na kosmetyki, na torebki mogłabym wydać wszystkie pieniądze, niestety. No, także tyle, kochani. Dzięki, że byliście w tym filmie ze mną. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności o której godzinie mnie oglądacie. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie zasubskrybujcie, a nie przegapicie żadnego odcinka. Dzięki, że jesteście. Cieszę się, że jest Was coraz więcej i mocno mnie to też motywuje do nagrywania i jakby robię to coraz chętniej i coraz fajniej jakoś tak, no nie wiem. Dzięki po prostu, że jesteście. Także buziaki.